Choć temperatura w nocy spada już do kilku stopni Celsjusza, to jeszcze nie wszędzie grzeją kaloryfery. Na razie to 19 było, żeby otworzyć kaloryfery dla nabicia tego, żeby sprawdzić, jakby były jakieś wycieki czy coś, to są fachowcy pod telefonem, a na razie jeszcze nic nie grzeje. Ciepło czy zimno? W mieszkaniu? No chłodno, bo jak to w mieszkaniu, cieplej jest na słońcu. Zimno. Rano jest zimno, na wieczór też. No. Tak jest między innymi w Katowicach. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopiero w środę podjął decyzję o wydaniu dyspozycji do dostawców ciepła o włączenie ogrzewania. W poniedziałek mieliśmy tutaj apogeum telefonów. Słuchamy mieszkańców, rozmawiamy z zarządcami i podjął pan dyrektor wczoraj taką decyzję, że włączamy grzanie. W niektórych lokalach zarządzanych przez KZGM ciepło powinno się pojawić nawet dzisiaj. Miejski zarządca zapewnia, że najpóźniej do końca tygodnia we wszystkich lokalach kaloryfery będą grzały. Ciepło mają już natomiast mieszkańcy Mysłowic. Przyjęliśmy taką zasadę, jest ona w regulaminie ujęta, że jeżeli przez 3 kolejne dni po godzinie 19 temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni, wtedy mamy podstawę do rozpoczęcia. Poza tym jeszcze są telefony mieszkańców, petycje, też bierzemy to pod uwagę. Na zimę szykują się również producenci ciepła. Fortum, które dostarcza ciepło m.in. mieszkańcom Zabrza, Bytomia czy Częstochowy, zapewnia, że dostawy są niezagrożone. Czas letni wykorzystaliśmy na niezbędne naprawy, niezbędne przeglądy, tak aby zima przeszła w miarę możliwości bezawaryjnie. Jesteśmy gotowi nie tylko pod względem technicznym, ale także pod względem zaopatrzenia w paliwo. Mamy zakontraktowane paliwo na cały sezon zimowy. W firmie Fortum jest o tyle łatwiej, że w swoich kotłach spala nie tylko węgiel, ale także RDF, czyli paliwo pochodzące z odpadów z tworzyw sztucznych. Tauron Ciepło też zapewnia, że jest w pełnej gotowości. W tej chwili u nas Tauron Ciepło sukcesywnie na wniosek wspólnot, spółdzielni i zarządców uruchomiliśmy już dostawy ciepła dla większości naszych odbiorców w aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. I o ile kaloryfery wkrótce będą ciepłe, zarówno w blokach, jak i domach, to mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że tanio już było. Opłaty w niektórych przypadkach już wzrosły, w innych wzrosną wkrótce. Ostatnia prosta przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej. Nastroje społeczne są różne, a atmosfera w sztabach wyborczych napięta. Kandydaci planują wykorzystać ostatnie dni kampanii na spotkania z mieszkańcami. Czysto ostateczny już wybór, także warto już jako rudzianin zaryzykować i wybrać kogoś odpowiedniego. A druga tura jest ostateczną turą. Mamy prawo wyborcze, możemy chodzić i głosować. Myślę, że jak nie będziemy tego robić, no to nie będziemy mieć wpływu na to, kto przy tym korycie tam siedzi jednak, prawda? A tak, no jednak mamy trochę tego wpływu. Więc mam nadzieję, że ludzie pójdą. Teraz już trochę mamy mniejszy wybór niż za pierwszym razem, no ale myślę, że to powinno się iść głosować, bo tak to inaczej, no jak zmienić rzeczywistość? Jak mówią Krzysztof Mejer i Michał Pierończyk, stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt. Ten pierwszy czuje się mocno zmobilizowany, bo po pierwszej turze musi gonić rywala. Każdy z nas w poniedziałek po pierwszej turze zaczynał tę kampanię od zera. Każdy z nas musiał na nowo zachęcać, przekonywać mieszkańców Rudy Śląskiej do głosowania. Wszystko się może wydarzyć. Były takie wybory samorządowe, w których kandydaci w pierwszej turze mieli 49% poparcie, a w drugiej turze przegrywali, więc ta przewaga mojego kontrkandydata nie jest na tyle bezpieczna, by mógł spokojnie czekać do niedzieli na wyniki drugiej tury. Michał Pierończyk spokojnie czekać nie zamierza. Za główny cel obrał sobie dotarcie do tej grupy mieszkańców, którzy w wyborach w ogóle nie wzięli udziału. To w drugim starciu może być decydujący elektorat. Mobilizujemy też i tych, którzy głosowali na innych kandydatów, żeby jednak te poparcie udzielili mi, żeby przełożyli je na mnie. Także zabiegam o wyborców, rozmawiam, są spotkania z grupami mieszkańców, więc jeszcze dodatkowe spotkania dochodzą. Jeździmy też food truckiem po mieście, więc to też jest takie wyjście do mieszkańców. Ostatnim spotkaniem Michała Pierończyka z mieszkańcami będzie konwencja podsumowująca, która odbędzie się w czwartek. Kandydat przewidział również spotkanie na żywo na swoim profilu w mediach społecznościowych. Z kolei Krzysztof Mejer na otwarte spotkanie zaprasza w piątek. Rudzianie do urn pójdą w najbliższą niedzielę 25 września.
Rodzina domaga się co najmniej 25 lat więzienia, obrona uniewinnienia. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu ruszył proces Grzegorza P., który jest oskarżony o to, że w lipcu 2021 roku w Zawierciu śmiertelnie ugodził nożem 20-letniego Martina. Oskarżony do winy się nie przyznaje. Ja w tym dniu broniłem się tylko przed atakami tego napastnika, tego chłopaka i tej młodzieży. Biernie. Do zdarzenia doszło, gdy grupa młodych osób spędzała czas w lesie w okolicach Zawiercia. Wówczas podszedł do nich oskarżony i zapytał, czy może się przysiąść. Rozmawiali o życiu i historii. Oskarżony zaczął pytać o leżące śmieci i chciał, żeby zostały przez młodych ludzi posprzątane. Po chwili miała wywiązać się awantura. W pewnym momencie, jak wynika z aktu oskarżenia, Grzegorz P. wyciągnął nóż i ugodził 20-letniego Martina w nogę. Przeciął mu tętnicę udową. 20-latka nie udało się uratować. Dla mnie to jest po prostu człowiek, który się wyżył na moim synu. Zamordował go żywcem, powiem panu, nawet wiedział, gdzie go dźgnąć. Boże, nawet nie chcę do tego wracać myślami. Jest to jedna z najbardziej bezsensownych śmierci, z jaką jako adwokat miałem okazję się zetknąć, bo trudno uzmysłowić sobie, że można pozbawić kogoś życia z powodu pozostawionych w lesie śmieci i sprzeczki z tym związanej. Nie mieści się to tak po ludzku chyba nam wszystkim w głowie. Przed sądem oskarżony potwierdził, że problem zaczął się od zwrócenia uwagi na pozostawione śmieci, a młodzież miała zachowywać się wulgarnie i zaczepiać go. Nasza linia obrony została już przedstawiona w odpowiedzi na akt oskarżenia. Formalnie została taka złożona i nasza linia obrony to jest właśnie obrona konieczna, ewentualnie nieumyślne spowodowanie śmierci, tak? Tutaj zamiaru na pewno nie było po stronie oskarżonego zabicia. Doszło do nieszczęśliwego wypadku. Rodzina 20-letniego Martina twierdzi, że po zdarzeniu oskarżony miał podczas rekonstrukcji zdarzeń śmiać się w twarzy jej uczestnikom. Grzegorzowi P. za zabójstwo grozi nawet dożywocie. Olena ma 37 lat i jest mamą dwójki dzieci. Do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu trafiła z pokowidowym włóknieniem płuc oraz rozedmą. Jej stan był na tyle poważny i zagrażający życiu, że uratować mogła ją tylko transplantacja. Zachorowałam na COVID-19 dwa razy. Po tych chorobach było zrobione badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej i wykryto u mnie rozedmę. Po dwóch miesiącach pojawiła się pierwsza odma, ale przed tym, a po badaniu TK klatki piersiowej, lekarze rekomendowali, abym nie wykonywała ciężkiej pracy i przebywała w domu. Wtedy pojawiła się druga odma i założono mi dwa dreny. I z tymi drenami przyjechałam do Zabrza. Raz wróciłam do Lwowa z tymi drenami, potem drugi raz pod dwiema butlami tlenu. Na końcu wylądowałam już w Zabrzu. To była ciężka droga. Olena była zakwalifikowana do przeszczepu w Ukrainie, ale wtedy wybuchła tam wojna. W maju dowiedziała się, że w Ukrainie znalazł się dla niej dawca, jednak ryzyko odrzutu organu było zbyt duże. Wtedy trafiła do Zabrzeńskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca. Dziś czuje się dobrze i tak naprawdę do formy doszła w kilka tygodni po operacji. Jedyną szansą na uratowanie takiej osoby jest założenie drenu do jamy opłucnowej. I tak właśnie miała ta pacjentka. Dodatkowo to zwłóknienie płuc, które pacjentka miała, na to zwłóknienie płuc nałożyła się choroba COVID-19, która dodatkowo jeszcze osłabiała funkcję tych płuc i doprowadziła aż do takiego stanu, w którym jedyną szansą na prawidłową wymianę gazową, na uratowanie w ogóle pacjentki było przeszczepienie tych płuc. Trudność zabiegu polegała przede wszystkim na tym, że operacja była obarczona dużym ryzykiem. Mimo młodego wieku pacjentki, jej płuca były w fatalnym stanie, a dodatkowo pojawiło się sporo komplikacji. Olena dostała nowe płuca i tym samym drugie życie w sierpniu, a zabieg przeprowadził zespół lekarzy z Zabrza z udziałem kardiochirurga z Ukrainy. W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się śląska premiera książki Ewy Cassali pod tytułem Czas Bogini. Tym razem pisarka opowiada o Słowianach przed czasem chrześcijaństwa, czyli o początkach państwa polskiego. Czas bogini dzieje się wtedy, kiedy w Polsce zaczyna się chrześcijaństwo. Ja opowiadam teraz znowu o świecie, który się kończy, czyli kończy się pogaństwo, zaczyna się chrześcijaństwo. Czyli jest trochę jak w poprzednich książkach, koniec starej epoki, początek nowej. Podczas pisania książki jej konsultantem do spraw wojskowych został generał Mieczysław Bieniek, który również jako pierwszy mężczyzna otrzymał apaszkę mocy. To wyróżnienie wręczane przez autorkę. To nie była wielka pomoc, po prostu pani Ewa mnie poprosiła, abym pewne sceny batalistyczne, ile można tak nazwać, sceny walk, które się odbywały, które Mieszko I toczył ze swoimi przeciwnikami. Czy tak mogłoby to wyglądać? Patronem medialnym książki Ewy Cassali jest telewizja TVS. My jako telewizja również promujemy czytelnictwo.
W związku z tym to wydarzenie było jak gdyby podwójnie dla nas ważne, bo i promocja czytelnictwa, a i ważne wydarzenie w regionie. Czas bogini to już 9. książka w dorobku Ewy Kasali.